W ruinach Teatru Wiktoria trwa kolejna edycja festiwalu Elektronarracje. Festiwal Elektronarracje to festiwal dźwięku, to festiwal obrazu, festiwal komiksu. Generalnie festiwal, który łączy różne sztuki, a w naszym przypadku w konkretnym wydaniu tegorocznym właśnie komiks, muzykę elektroniczną i film niemy. Każdego wieczoru prezentujemy jeden komiks. Myślę, że warte jest to dodania, że każdy komiks był robiony przez innego twórcę. I każdego wieczoru prezentując ten komiks, prezentujemy też film niemy, który ten twórca ubarwia nam też muzyką właśnie elektroniczną. Tym razem widzowie mogli zobaczyć komiks Wiktoria Tomasza Kątnego i Anny Heleny Szymborskiej. A w drugiej części wieczoru zaprezentowano film Metropolis. Muzykę na żywo w obydwu projekcjach wykonywał Rapid on the Moon, czyli Michał Wajdzik. Na początek był pomysł na to, żeby odnowić, ożywić komiksy z antologii Niczego sobie komiksy o mieście Gliwice. I w zasadzie to było asumptem do tego, żeby zrealizować cały projekt. Miasto Gliwice jest chyba jednym z nielicznych, z tego co oglądałem, miast, które posiada tak bogatą antologię komiksów o sobie. Także właśnie ten fakt, że tyle komiksów i że można było je przedstawić troszkę inaczej, bo w formie animacji, w formie filmu 3D z muzyką elektroniczną. Ciekawostką tego projektu jest to, że to nie jest zwykła muzyka. Z reguły na filmach niemych mamy muzykę akustyczną, mamy zespoły, natomiast te wykonania z muzyką elektroniczną też mają swój smaczek i swoją narrację tak naprawdę. Z kolei w najbliższy piątek w ramach ostatniej projekcji festiwalu odbędzie się pokaz komiksu Marcowe ulice Daniela Gizickiego i Grzegorza Pawlaka, a następnie projekcja filmu Nosferatu Symfonia Grozy. Muzykę na żywo podczas pokazu zapewni Sebastian Pypłacz. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa, a projekt został dofinansowany z budżetu miasta Gliwice.